Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady, Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku chciałbym zaprosić Was na demonstrację funkcji rozpoznawania odręcznego tekstu, która dostępna jest w aplikacji Seeing AI już od dłuższego czasu, ale ponieważ dostępna jest tylko w języku angielskim, to mało kto zdaje sobie sprawę w ogóle z jej obecności. Dzisiaj zademonstruję Wam, jak ona działa, oczywiście najpierw w wersji angielskiej, ale też pokuszę się o sprawdzenie, jak radzi sobie z odręcznym pismem w naszym ojczystym polskim języku. Zacznijmy więc od tego, że przełączymy się do aplikacji Seeing AI i mamy tutaj klasyczny widok, który może Was nieco zmylić, że ta aplikacja czyta mi teraz Recognizing Polish. Dlaczego ona tak mówi? Bo ja, aby dostać się do tych dodatkowych funkcji, które posiada aplikacja Seeing AI, musiałem interfejs mojego telefonu przestawić na język angielski. Panel, short text, regulacja. Ja teraz z kanałów wybieram sobie handwriting. Document. Idziemy sobie dalej. Scenę, preview. Przełączając się między kolejnymi opcjami, tutaj scene, czyli scena. Person. Osoby. Córęce. Waluty. World, preview. Świat. Color, preview, browne. Kolory. Handwriting, preview. No i handwriting, czyli pismo odręczne. Jak ta funkcja działa? Przede wszystkim musimy mieć jakiś tekst napisany odręcznie, który następnie będziemy sobie fotografować. Czyli ja tutaj mam karteczkę z tekstem. Cały problem jak zwykle polega na tym, żeby trafić dokładnie z tekstem, ująć go w kadrze i klikam take a photo, czyli zrób zdjęcie. I mam informację, że butter cost tyle i tyle, masło kosztuje tyle a tyle pieniążków. To jest informacja, pismo odręczne z karteczki i rzeczywiście to jest tutaj napisane. Aplikacja poradziła sobie z rozpoznaniem tego tekstu bez najmniejszego problemu, więc teraz dajemy close, czyli zamknij i spróbujmy kolejny fragment odręcznego tekstu przeczytać. Zaraz wam powiem na czym. I mamy tutaj tekst. Slose. Przy ife isto short solauk. Outlook as long as you have. Aliorted. Mamy cały tekst napisany poprawnie, został rozpoznany. Ja powiem wam szczerze, że jestem w szoku, jak super ta aplikacja radzi sobie z odręcznym tekstem, z jego rozpoznawaniem. Co więcej, w ogóle się nie spodziewałem, ponieważ ta opcja dostępna jest już tak naprawdę kilka lat w tej aplikacji, więc jak gdyby ciągle czekałem, aż pojawi się możliwość rozpoznawania w języku polskim. Nadal to nie jest możliwe, więc mówię, sprawdzę, może po prostu ona jest taka kiepska i nie radzi sobie zupełnie, a tu ku mojemu zaskoczeniu aplikacja radzi sobie wręcz doskonale. Oczywiście poza tym, że musimy dobrze trafić i ująć cały tekst w kadrze, bo aplikacja nie ma takiej podpowiedzi, jak na przykład aplikacja VD Scan, czyli wcześniejszy Voice Dream Scanner, że będzie nas informować, czy rozpoznaje tekst, czy nie. Zamknę to. W obiektywie rozpoznaje tekst. Tu nie dość, że musimy dobrze trafić z tym tekstem, żeby ująć go w kadrze, to dodatkowo, i to jest podpowiedź, która kosztowała mnie wiele prób, musicie trzymać tak naprawdę kamerę bardzo blisko tekstu. To nie jest tak jak z VD Scan, że możecie trzymać obiektyw oddalony o jakieś 30 cm. Tutaj tak naprawdę ten dystans jest o połowę mniejszy, to jest jakieś 15 cm max. Ja teraz podnoszę telefon, cykam fotkę. Cancel, przycisk. Delete has weak sharp funks. I tu zobaczmy, jak sobie poradził. Delete has weak sharp funks. Mondwil kweski cacz to atre. No i tu mamy trochę dłuższy tekst, kilka akapitów, wierszyk, przetłumaczony na angielski i tu już sobie nie poradził, albo ja nie dość dobrze ująłem go w kadrze, więc spróbujmy jeszcze raz, gdzie tu mamy take a photo. Jeszcze raz w takim razie. Nie za daleko i cyk. Processing, cancel, przycisk, boas. The boar is wild. The boar is angry. The boar has very sharp fangs. Whoever encounters a wild boar. In the woods, wild quickly dash.
Jak więc możecie zobaczyć, ja tutaj specjalnie nie przełączam czytnika czy screen reader, syntezatora mowy na język angielski. Tutaj nazwę zwierzęcia przekręcił, bo powinno być boar, czyli dzik. I mamy tutaj wierszyk. The boar is wild. The boar is angry. Dzik jest dziki, dzik jest zły. The boar has very sharp fangs. Dzik ma bardzo ostre kły. I tak dalej. Zobaczcie, fantastycznie radzi sobie z rozpoznawaniem tego tekstu w języku angielskim. No a skoro tak świetnie sobie radzi z językiem angielskim, no to sprawdźmy, jak będzie sobie radził z językiem polskim. I tutaj już mam też przygotowany tekst. Tutaj dzięki pomocy kolegi Pawła, który przygotował mi próbki odręcznego pisma. Mamy do dyspozycji dokładnie ten sam tekst, tylko w języku polskim. I najpierw robimy zdjęcie takiego prostego tekstu, prostej informacji, tej samej, co mieliśmy ją na początku po angielsku, teraz mamy po polsku. Masło kosztuje tyle, a tyle. Mario Bemetaga 9,995. I tu słuchajcie. Mario Bemetaga 9,995. Mario coś tam. No niestety tak rozpoznaje język polski. Nie ma bibliotek dla polskiego języka. I może tutaj jeszcze raz weźmy sobie ten dłuższy tekst, żeby się nad tym nie rozwodzić. Chciałbym wam pokazać, tylko że jednak słabo sobie radzi z tym polskim, a właściwie w ogóle sobie nie radzi. Dobra, więc cykniemy jeszcze tak tutaj troszkę dłuższy tekst. Processing, cancel, przycisk. Deor jest zbyt bestit, wisa. Simni się gogioino, do poli. Wink the sky. Save foto, przycisk. Także widzicie, próbuję tutaj rozpoznawać, korzystając z bibliotek języka angielskiego, próbuję rozpoznawać tekst polski i to mu wychodzi bardzo słabo. No i tutaj jeszcze naszą rymowankę w języku polskim, rymowankę, właśnie wierszyk. Spróbujmy jeszcze rozpoznać, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Processing, cancel, przycisk, tedank. Deska ma bardzo patrelink. Kto spotykał Lesa DX? Save foto. Kto deska ma bardzo pedank. Slose. Też jak gdyby całego nie złapałem w kadrze, to jeszcze menu, raz przycisk. Spróbujemy. Hannel, handwriting, Hannel, tak quick help. Przycisk, taka pizzura. Dobra, mi się karteczka też obróciła. Dajmy tak. Processing, cancel, przycisk, DX. O, DX zamiast dzik. Dzik jest dejki, dzik jest dzik. Delle ma bardzo ostry kick. Kto spotyka w lesie dzika? Ten na drzewo segliko zamyka. Save foto, przycisk. Widzicie, coś tam rozpoznaje, gdzieś dzwoni, ale nie wiadomo w którym kościele. Coś tam piąte przez dziesiąte, w razie czego, gdybyście musieli zidentyfikować dokument, to macie szansę tego dokonać, identyfikując tekst odręczny za pomocą aplikacji Seeing AI, ale żeby tego dokonać, to niestety musicie przestawić interfejs całego waszego urządzenia, czy to będzie iPhone, czy to będzie iPad, na język angielski. Robicie to oczywiście w ustawieniach ogólne i tam lokalizacja. Wybieracie język angielski, jeśli go tam nie macie, to musicie go sobie dodać i wtedy w momencie, gdy przestawicie język angielski urządzenia, on automatycznie zacznie wszystkie interfejsy zainstalowanych aplikacji na naszych urządzeniach przestawi na język angielski i wtedy w wielu aplikacjach pojawią się nowe funkcje, z których możecie skorzystać. Między innymi w aplikacji Seeing AI jest to możliwość rozpoznawania właśnie odręcznego pisma, albo jest to również możliwość lepszej analizy wykonywanych zdjęć w opcji scena. To są już tutaj możliwości znane z aplikacji Be My Eye. Tutaj jest tylko taka różnica, że nie można aplikacji ciągle dopytywać o więcej szczegółów. Tyle po prostu, ile ona nam zafunduje przy pierwszym rozpoznaniu, tym się musimy zadowolić. Mam nadzieję, że ten feature, ta cecha aplikacji Seeing AI wyda wam się interesująca i może wam się kiedyś przyda. Na dzisiaj to tyle z mojej strony. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Zapraszam was oczywiście do kolejnych vlogów z mojej szuflady. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście kanału, to oczywiście pamiętajcie o tym, żeby tego dokonać. Wtedy będziecie otrzymywać powiadomienia na bieżąco o nowościach. A na dzisiaj ja kłaniam się wam nisko i
zapraszam raz jeszcze do oglądania kolejnych vlogów Piotr Witek.